Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych pod okiem profesor Stefanii Grzeszczyk prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, ekspertyzową i usługową w zakresie badań cech fizycznych i wytrzymałościowych betonu oraz kruszyw, a także oceny jakości materiałów budowlanych. Postępy wprowadzonych przez naukowców w pracach nad otrzymaniem tworzyw o podwyższonych parametrach użytkowych, również tych realizowanych przy współpracy z politechnikami w Stuttgarcie, Pradze, Brnie i Ostrawie, omawia się na cotygodniowych seminariach. A jest co omawiać. Badacze mają tu do dyspozycji ultranowoczesne laboratorium materiałów budowlanych, wyróżnione prestiżowym certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie badań kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Mogą więc realizować najrozmaitsze projekty. Specjalistyczne urządzenia pozwalają m.in. na ustalenie zawartości powietrza, gęstości i konsystencji mieszanki betonowej. Na precyzyjne badania ilości i szybkości wydzielonego ciepła podczas betonowania oraz hydratacji cementów. Na zmierzenie objętości porów kapilarnych w betonie w zakresie do 3,5 nanometra, czyli 30 tysięcy razy cieńszych od ludzkiego włosa. Ta ostatnia właściwość, porowatość, wiąże się z badaniem mrozoodporności betonu, które w laboratorium materiałów budowlanych wykonuje się w warunkach ekstremalnych, czyli w środowisku soli odladzającej. Ma to szczególne znaczenie przy budowie dróg, parkingów i mostów. Naukowcy wykorzystują także maszynę wytrzymałościową, która umożliwia badania właściwości mechanicznych spoiw, zapraw i betonów, a także materiałów kamiennych pod maksymalnym naciskiem aż 5000 kN. Dodatkowo urządzenie zaopatrzone jest w zestaw tensometrów elektronicznych do badania modułu sprężystości podłużnej próbek, czyli tzw. modułu Younga, a także w moduł do badania wytrzymałości na zginanie drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych stosowanych w infrastrukturze drogowej i mostowej, takich jak krawężniki czy płyty chodnikowe. Beton wykorzystywany jest przecież wszędzie, od fundamentów przez mosty po kostkę brukową, dlatego ważna jest nie tylko jego jakość, ale też urabialność mieszanki betonowej, uzyskiwana dzięki dodatkom mineralnym i chemicznym. Znajdujące się w laboratorium wysokiej klasy reometry rotacyjne pozwalają na ocenę stopnia upłynnienia mieszanek betonowych oraz efektywność działania domieszek, również w materiałach stosowanych w robotach podwodnych, będących specjalnością projektową katedry. Laboratorium materiałów budowlanych ma ogromne znaczenie nie tylko dla środowiska naukowego, ale też dla rozwoju zlecającego ekspertyzy przemysłu. Jak bowiem mówi pani kierownik, beton był, jest i będzie. Politechnika Opolska.